ile się nie mylę, moi drodzy, to jest prawdopodobnie tutorial numer 4 wideo, bo dzisiaj muszę wam pokazać, jak będę materiał Cyclones przypisywał do tego obiektu. Jeszcze wytłumaczę, dlaczego się pojawia tu błąd, bo jest tu taki duży problem. Jak macie preview, to okno czasami powoduje, że materiał długo się aktualizuje. Aby to skrócić czas aktualizacji, zminimalizować można okno. Wtedy szybciej materiał się generuje. Radziłbym, abyście używali opcji shading zamiast opcji tu w oknie, bo czasem Blender się wyłącza. Tutaj w tym oknie zazwyczaj przypisuję, moi drodzy, materiały. Dobra, dodajemy sobie, tu wybieramy z opcji World do Object. Ja bym tutaj sobie w sumie mógł nowy materiał przypisać. Można też, dodajemy Append. File, Append, Go Launch. Okej, gdzie mamy materiał Cyclones? Kurde, spać mi się chce, moi drodzy. Muszę zaraz do spania iść. Blender 2.80 Cyclones Materials. Muszę wam też pokazać, z jakiej strony mam materiały. Szukam materiału typu porcelana. Właściwie nie musiałbym tego od nowa dodać, ale muszę wam pokazać, jak pierwszy raz pracujecie z tym. Gdzie jest porcelana? Tutaj. Klikacie na to i na to. Aha. Ja to zobaczę. Jest tutaj. I tutaj lewym przyciskiem myszki przyciągamy. Tu nie zawsze to działa. To wtedy trzeba do trybu edycji wejść i zaznaczyć porcelana i dać assign. Jeszcze zobaczę. Dobra. Fajnie widać. Widać, że materiał porcelana w Eevee jest wyświetlana dobrze. Co to za błąd? To tak powinno być? Może powinienem przypisać to. Muszę sprawdzić, czy normalnie są wyświetlane. OK. O, teraz jest poprawnie. Wiedziałem, że to było, moi drodzy, przez to. Roughness. Roughness. Eor. Index of refraction. Blend. W widoku 3D możecie widzieć, jak to fajnie wygląda. Niestety, ale jest jedno ale. Bo porcelana nie wygląda trochę jak... O, teraz jest ok. Teraz to wygląda bardziej jak materiał porcelany. Próbuję się skupić, jaki ma być indeks of refraction. Teraz jest ok. A myślę, że teraz powinno, ale trochę mi się nie podoba. Layer weight. To zmniejszyłem, żeby to miało ręce i nogi. Nie no, myślę, że teraz powinno być ok. Czy muszę trochę momencik z tym? Bo tu jest trochę tego jest tu. Bo można tutaj jeszcze pozmieniać, bo to jest materiał, który można edytować. Jestem wewnątrz. Jestem całe drzewka połączone razem ze sobą. Ja to próbuję tak skonfigurować. Wiecie co? Ja sprawdzę, jak w widoku Cyclones materiał porcelany będzie wyświetlany. Cyclones. Denoise.
Bardzo fajnie jest ten algorytm, moi drodzy, do odsumienia. Sam i wystarczy na 57. View org też sam i, ale na 37. To wam wystarczy. Mój stary komputer nie wyrabiał. Kartę graficzną ustawię sobie. Wydajność. Dostosowana do potrzeb. Wybrałem sobie 7 wątków, bo mam procesor AMD Ryzen 3700X. Sprawdzajcie też temperaturę procesora. A, 41 stopni. Mam dobry radiator. Nie jest źle, powiem wam. Ten offset jest lepszy niż ten, który miałem. Trochę mi się nie podoba, jak ta porcelana się zachowuje. Się tak zastanawiam. Teraz zwiększę to. Blend zwiększę. Myślę, że blend odegra kluczową rolę. Teraz jest dobrze wyświetlany materiał. Index of refraction. Można tu fajnie manipulować, to też to będzie miało znaczący wpływ. Myślę, że to powinno wystarczyć, ale niech to będzie jaśniejsze. O, teraz jest super, ale trochę ma taki metaliczny kształt. Teraz jest idealnie, porcelana wygląda. Narzekam, to mogło w sumie być, to mogłoby wyglądać inaczej, lepiej. Mam nadzieję, że się wam tutorial podoba. Mamy realistycznie wyglądający zlew. O, jak widzicie coś takiego, to trzeba to użyć. Bo wtedy wszystkie krawędzie widoku 3D nie są wyświetlane. To był bardziej tutorial o tym, jak materiał porcelany przypisać. O, teraz jest idealnie. Teraz jest bardzo taki gładki, naturalny kolor. No to życzę wam miłego dnia i widzimy się w innym tutorialu, ale już nie o zlewie, tylko o innym tutorialu. Ja sobie tutaj sprawdzę. Ach, nie mam recent, ostatnie zapisane. Jakie są opcje recent, ostatnie zapisane, to bardzo przyspiesza proces zapisywania. Kalendarz, niedobrze. Kurde, spać mi się chce, moi drodzy. Jeszcze kolejny raz mówię. Sync, modeling. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się.